Michał Undra, Akademia Zdrowia TV, dzień dobry. Dziś o tłuszczach trans, czyli bezsprzecznie najgorszym rodzaju tłuszczu, jaki możesz wprowadzić do swojego układu pokarmowego. Prowadzą do cukrzycy, otyłości, otępiają pracę mózgu i grożą licznymi chorobami sercowo-naczyniowymi. A co jest w tym najgorsze? To, że znajdziesz je właściwie w każdym sklepie i to na oko, w co drugim produkcie. Jednocześnie przeraża mnie fakt, że większość ludzi nie ma pojęcia o ich istnieniu, a nawet jeśli doczytają ten fakt w składzie kupowanego produktu, to nie zdają sobie sprawy, jakie spustoszenie, antybohater naszego dzisiejszego odcinka, sieje w ich organizmach. Po tym mocnym wstępie zacznijmy trochę od teorii. I dowiedzmy się, czym w ogóle tłuszcze trans są. Zaliczają się one do nienasyconych kwasów tłuszczowych, gdzie atomy węgla znajdują się w tak zwanej konfiguracji trans. W większości naturalnie występujących nienasyconych tłuszczach atomy wodoru występują po tej samej stronie wiązania, co nazywane jest konfiguracją CIS. Oznacza to, że prawie wszystkie nienasycone kwasy tłuszczowe w pożywieniu występują w konfiguracji CIS. A nie trans. Są jednak wyjątki, ponieważ kwasy tłuszczowe trans występują naturalnie w pożywieniu, głównie w tłuszczach zwierzęcych pochodzących od przeżuwaczy, takich jak krowy. Przykładowo, niewielkie ilości tłuszczów trans znajdziemy w mleku, wołowinie, baraninie, ale przede wszystkim w maśle, w którym stanowią one aż 3% tłuszczów. Jednak naturalnie występujące kwasy tłuszczowe trans prawdopodobnie nie są dla nas szkodliwe, a być może nawet wspierają zdrowie. Przykładem jest CLA, czyli sprzężony kwas linolowy, który potencjalnie może zmniejszać stany zapalne w organizmie czy nawet ułatwiać odchudzanie. Ten efekt nie został jednak przebadany, a jego pozytywny wpływ na zdrowie nie jest potwierdzony. Co ciekawe, nieznaczna ilość kwasów tłuszczowych trans znajduje się także w mleku matki karmiącej. Jednak ta ilość jest dokładnie zależna od ich spożycia w diecie matki, o czym opowiem szerzej w dalszej części materiału. Jednak zdecydowana większość kwasów tłuszczowych trans występujących w pożywieniu powstaje w wyniku sztucznego przetworzenia żywności, najczęściej jako rezultat procesu uwodorniania. Uwodornianie tłuszczów roślinnych powoduje, że Produkty spożywcze mają znacznie dłuższą datę przydatności, są odporne na działanie wysokiej temperatury, a dodatkowo mają one stałą konsystencję w temperaturze pokojowej. Wszystkie te czynniki powodują, że tłuszcze uwodornione są bardzo pożądane w przemyśle spożywczym. Spożycie kwasów tłuszczowych trans uległo znacznemu zwiększeniu od lat 50. ubiegłego wieku, odkąd dieta zaczęła być znacznie bardziej przetworzona. A na produkcję żywności coraz większy wpływ zaczął wywierać przemysł spożywczy. Muszę jednak dodać, że tłuszcze trans mogą także powstawać poprzez nadmierną obróbkę termiczną nienasyconych kwasów tłuszczowych, np. olejów przeznaczonych do spożywania jedynie na zimno. Wiele olejów nie nadaje się do smażenia. Ponieważ nie są one odporne na wysoką temperaturę. Przykładem może być olej lniany z wiesiołka czy też z czarnuszki. Tych olejów w żadnym wypadku nie należy podgrzewać, a nawet nie powinny one być wystawiane na nadmiar światła słonecznego, ponieważ są one mało stabilne w takich warunkach. Jednak powstawanie tłuszczów trans w domowych warunkach, nawet przy nieprawidłowym obchodzeniu się z tłuszczami wrażliwymi na temperaturę, jest naprawdę znikome w porównaniu do procesów stosowanych przez producentów żywności. A przechodząc do występowania kwasów tłuszczowych trans w produktach spożywczych, to znajdziemy je przede wszystkim w różnego rodzaju tłuszczach do pieczenia i smażenia, fryturach czy tzw. shortenings. W tych produktach zawartość kwasów tłuszczowych trans może sięgać nawet 33%. Jest to największa ilość. Jaką możemy znaleźć w jakimkolwiek produkcie. Takie tłuszcze są często używane w restauracjach, najczęściej typu fast food, do smażenia w głębokim tłuszczu, najczęściej frytek. Dlatego też spożywanie produktów typu fast food jest dla nas tak niezdrowe. Co ważne zawartość tłuszczów trans mocno różni się w zależności od użytego rodzaju tłuszczu czy nawet kraju zastosowania. Przykładowo w Stanach Zjednoczonych w tych samych restauracjach i produktach może być nawet 20 razy więcej tłuszczów trans niż w ich europejskich odpowiednikach. Obecnie bardzo mocno odchodzi się od stosowania tego typu tłuszczy w restauracjach, także tych fast foodowych. Z kolei prawdopodobnie produktem najczęściej kojarzonym z tłuszczami trans jest margaryna. Margaryny twarde rzeczywiście mogą zawierać sporo tłuszczów trans. Nawet 15%. Jednak obecne metody wytwarzania margaryny miękkiej praktycznie wyeliminowały z niej zawartość kwasów tłuszczowych trans. I co ciekawe, w takiej margarynie znajdziemy mniej tłuszczów trans niż w maśle. Praktycznie wszystkie inne produkty, które zawierają dużo kwasów tłuszczowych trans, zaliczają się do diety silnie przetworzonej i powszechnie uważanej za niezdrową. Są to niektóre wyroby piekarnicze, takie jak ciasta czy torty, ale także krakersy różnego rodzaju słodycze, ciasteczka Chipsy oraz lukry czy polewy. Te produkty, oprócz tłuszczów trans, są także bardzo kaloryczne, zawierają także dużo cukrów i węglowodanów prostych i są zdecydowanie niezdrowe. Źródłem kwasów tłuszczowych trans w tych produktach są przede wszystkim uwodornione oleje roślinne, które często możemy znaleźć w ich składzie. Jeżeli kupujesz produkty spożywcze w sklepie, to w składzie unikaj Takich nazw jak uwodornione, częściowo uwodornione lub też utwardzone tłuszcze roślinne, ponieważ pod taką nazwą właśnie kryją się tłuszcze trans. A teraz przechodzimy do wpływu tłuszczów trans na zdrowie. Jak wspomniałem na początku, ten rodzaj tłuszczu jest jednoznacznie uważany za niezdrowy i należy go unikać. Pod tym względem nie ma żadnych dyskusji czy wątpliwości. Ponieważ jednak niewielka ilość tłuszczów trans występuje w naturalnym pożywieniu, to ich spożycie zaleca się ograniczyć do maksymalnie 1% kaloryczności diety lub do minimum, które nie powoduje niedoborów dietetycznych. Zdecydowanie najlepiej przebadany jest wpływ tłuszczy trans na rozwój chorób sercowo-naczyniowych. Ich spożycie podnosi poziom tzw. złego cholesterolu LDL a obniża poziom cholesterolu HDL, czyli tak zwanego dobrego cholesterolu, dodatkowo podnosząc poziom trójglicerydów, co jest jednoznacznie szkodliwe. Żaden inny rodzaj tłuszczu nie wywiera takiego wpływu na lipidogram. Oprócz tego zaburzają one metabolizm kwasów tłuszczowych omega-3, wpływając na barierę fosfolipidową naszych tętnic co może powodować ich sztywność i ponownie przekładać się na znacznie zwiększone ryzyko chorób serca. Wpływ ten jest naprawdę ogromny. Zwiększenie spożycia tłuszczów trans o jedynie 2 punkty procentowe zwiększa aż dwukrotnie ryzyko wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych. Szacuje się, że rocznie w Stanach Zjednoczonych co najmniej 100 tysięcy osób rocznie umiera na choroby serca związane z konsumpcją kwasów tłuszczowych trans, i żaden inny składnik diety nie ma tak silnego działania. Jednak to nie wszystkie zagrożenia. Coraz więcej badań dokumentuje wpływ kwasów tłuszczowych trans na rozwój cukrzycy typu drugiego. Ary, także otyłości, w szczególności tej brzusznej. Niektóre badania na zwierzętach pokazują zaburzenia sygnalizacji insuliny oraz gromadzenie tkanki tłuszczowej wokół brzucha, nawet gdy nie występuje nadmiar spożywanych kalorii. W Stanach Zjednoczonych spożycie tłuszczów trans może wynosić ponad 3% dziennego spożycia energii. Dane szacunkowe wskazują, że zmniejszenie ich spożycia do zalecanego 1%. Może zmniejszać występowanie cukrzycy aż o 40%. Tłuszcze trans oddziałują także bardzo negatywnie na mózg. Z jednej strony mogą one sprzyjać rozwojowi choroby Alzheimera, pogarszać pamięć oraz uczenie się nowych rzeczy, zwiększać stany zapalne w mózgu i utrudniać formowanie nowych połączeń pomiędzy komórkami nerwowymi. Z drugiej strony, naukowcy wskazują także na większe ryzyko rozwoju depresji, ale także zachowań agresywnych oraz drażliwości związanych z większym spożyciem tłuszczów trans. Sugerowany mechanizm to zastępowanie kwasów tłuszczowych omega-3, w szczególności kwasu dokozaheksanowego, czyli DHA. Przez kwasy tłuszczowe trans w membranach komórkowych mózgu. Wydaje się, że ten narząd jest szczególnie narażony na spożycie tego rodzaju tłuszczów. Kolejna kwestia to nowotwory, w szczególności okrężnicy oraz piersi. Wysokie spożycie tego rodzaju tłuszczów może zwiększać ryzyko rozwoju nowotworów w piersi aż o 75% oraz ryzyko nowotworów okrężnicy aż o 50% u kobiet po 67 roku życia. Ponownie ciężko porównać ten efekt z jakimkolwiek innym elementem diety. Szczególnym zagrożeniem jest także okres ciąży, karmienia piersią, ale także ogólna płodność kobiet. Nowe badania wykazały, że tłuszcze trans przechodzą przez łożysko i znajdują się w takim samym stężeniu we krwi noworodków, co w ciele matki. Poprzez zakłócenie przetwarzania nienasyconych kwasów tłuszczowych, w tym kwasów tłuszczowych omega-3, Tłuszcze trans zaburzają rozwój dziecka w trakcie ciąży, w szczególności upośledzając formowanie narządu wzroku, ale także całego układu nerwowego, czyli obszarów szczególnie zależnych od dobrej jakości tłuszczów. Do tego wszystkiego wysokie spożycie tłuszczów trans skraca czas trwania ciąży poprzez nasilenie skurczów macicy. A także zwiększa ryzyko wystąpienia stanu przedrzucawkowego. Dlatego też kobiety w ciąży, ale także te starające się o potomstwo, powinny bezwzględnie unikać wszelkich rodzajów żywności przetworzonej. Inne zagrożenia związane z konsumpcją kwasów tłuszczowych trans to obciążenie wątroby. Rozwój astmy i alergii u dzieci, a także występowanie trądziku, który bardzo często powiązany jest ze spożywaniem diety przetworzonej. Odpowiedzialne za ten efekt mogą być tłuszcze trans znajdujące się w dużej ilości w żywności przetworzonej. A ja już teraz zapraszam Cię do innego mojego filmu, gdzie dla równowagi znajdziesz cenne informacje o leczniczych właściwościach oleju z czarnuszki. Kliknij tutaj w ten ekran, by obejrzeć film i po dzisiejszym materiale obejrzeć coś pozytywnego. Ja już się z Tobą żegnam, trzymaj się zdrowo, do zobaczenia.